Cześć, dzień dobry, w rundzie 9 zapakowałem dwa genialne ruchy przeciwnikowi. Grałem z przeciwnikiem o rankingu 2010 Elo w ostatniej 9 rundzie Mistrzostw Świata w Lublinie. Także zaczynamy, lecimy z partią od samego początku. Nastąpiło posunięcie D4, potem konie 6C4, B6, czyli tak zwana troszkę hetmańsko-indyjska. Tu brakuje tylko jeszcze posunięcia E6, no ale ogólnie myślałem, że właśnie pójdą tego typu schematy w tej, w tej partii, tym bardziej, że przeciwnik lubił takie grać właśnie posunięcia typu B6, typu G6, żeby iść. Na ewentualne fianchetta. Wykonałem posunięcie koina C3, gojęc B7, no i tutaj jednym z posunięć ciekawych jest posunięcie A3, żeby antycypować posunięcie, gojęc B4. A ja przygotowałem takie jedno fajne zagranie, jakim jest posunięcie, jest posunięcie D5. No i tutaj poszło posunięcie E6, no i jesteśmy w swoim właśnie głównym wariancie, gdzie biały ma dosłownie delikatną przewagę, ale tak naprawdę przeciwnik tu się musi sporo na żeby no szybko nie dostać ewentualnie trudnej pozycji do obrony. Nastąpiło gońce C7, zdecydowanie lepszy było posunięcie d 6 z ideą zablokowania pionka D, no i przeciw, przeciwdziałania wszystkim możliwościom typu E4, E5. Ja zagrałem posunięcie G3, poszło, poszło roszadka, jest na G2, D6, no i oczywiście koń na F3. Klasyczny rozwój, tu się niczego nie boję, E4. To engine pokazuje, że trzeba grać, ale to jest dosłownie tylko i wyłącznie przestawienie posunięć. Nastąpiło posunięcie E5, ja zroszowałem, no i w końcu po koń E8 zapakowałem posunięcie E4 z przejęciem całego centrum, i teraz, no, o tyle ciekawa jest ta pozycja. Że ja mogę grać na obu skrzydłach z uwagi na moje potężne pionki w centrum. Mogę pójść albo koń E1D3F4 koń i powoli pressingować przeciwnika na punkcie E5, albo w tej pozycji mogę pójść znowu koń E1D3 koń i pójść posunięciem B4C5. Także to jestem dosyć elastyczny w kontekście mojej gry i naprawdę mogę na dwa sposoby tą pozycję rozgrywać. Także przeciwnik, to już sporo czasu spalił i się zastanawiał, co w tej pozycji zrobić. Ja po prostu wykonałem posunięcie po A5. Koń E1, czyli klasycznie ze swoim planem gry. Poszło koń do 7, koniec na E3. No i tutaj pierwsze takie fajne posunięcie po przeciwnika C6. Rzeczywiście to posunięcie bardzo mocno zapytało mnie. W którą stronę w ogóle chcę pójść w tej partii, tak? Czy chcę wybić ewentualnie na C6 i później grać pod pole D5, czy może zostawić i pozwolić dojść do posunięcia C5, albo do CBD, czy może coś innego? No i tak sobie stwierdziłem, że mogę tak. Mogę w tej pozycji pójść posunięciem B3 na ustabilizowanie gierki, byłoby spoko jak najbardziej. I powiedzmy to po w jakimś wybiciu, wybić ED z w miarę równą gierką. Może jestem delikatnie lepszy, z uwagi na to, że jest słabość na B6, no i potencjalnie punkt e 4 Nie to jakby było dla mnie bardzo dobre, ale w tej pozycji ja wykonałem troszkę inny ruch, który. Poznałem w, te, w tego właśnie typu strukturach jest, to posunięcie go jest na H-3. Po co? Przede wszystkim tutaj oczywiście Engine przesadza w kontekście tej oceny, Tu nie było aż takie błędne, Zresztą sami już widzicie, że spadło. I chodzi o to, że w tej pozycji go jest na H3, już nie odbija się od pionków tutaj E4D5, tylko. Pressinguje właśnie te kluczowe punkty, jakim jest, jakim jest pole F5, jakim jest pole E6 i pole C8 w przypadku oczywiście ruchów typu wieża na C8. Także to było dla mnie bardzo, ale to bardzo korzystne i bardzo fajne. No i przeciwnik, tutaj zagrał posunięcie bardzo naturalne, skoczek z E na F6, żeby tu konsolidować, atakować punkt E4 i punkt D5. No, no co ja oczywiście odpowiedziałem ruchem F3, żeby już mój piękny łańcuch pionowy tu skonsolidować i dalej utrzymywać ogromną przewagę, ogromną przewagę w centrum. nastąpiło bicie, ja BMC, CJ końce 5 osobiście spodziewałem się posunięcia go na A6 wieża F2 i B5, ale policzyłem sobie tak. Mówię, dobra, pójdziemy w tym kierunku, ale pójdę B4, zabieram przeciwnikowi pole na C5 i tak naprawdę później mogę pressingować punkt B5. Także to było dla mnie też bardzo spoko i tam engine pokazuje. Później jak sobie sprawdzałem jeszcze, to około plus 1, czyli jest sytuacja bardzo dla mnie wygodna. No ale przeciwnik po chwilę e, na, namysłu wykonał posunięcie. Końca będzie zaproponował mi remis. No oczywiście e, jak wiecie, z rundy numer 8. No tam, tam musiałem już wygrywać, i w tej partii nie mogłem sobie pozwolić na żadne oczywiście błędy i na ewentualne straty połówki punktu. Także oczywiście Remis odrzuciłem natychmiastowo i wykonałem posunięcie na totalne właśnie zaciśnięcie. Posunięcie B4. Nastąpiło A B. -B. ABB na A6, no i klasycznie, drodzy widzowie, kolejna figura wchodzi do gry. No i w tej sytuacji nie ukrywał. No to jest sytuacja, gdzie przeciwnik broni się tylko i wyłącznie, nie jest stanie nic zrobić tak naprawdę. No i ja robię co chcę, czyli za chwilę Dama na B3 może wieża na C1, albo się w ogóle zdwoje na linii atak. Koniec świetnie kontroluje pole C8, przez co wieża nie może tutaj wejść. No i przeciwnik, widząc to wszystko, wykonał posunięcie. gońca Na C8, żeby wymienić. No ale kiedy to się stanie, to patrzcie, że. Te punkty, te wszystkie punkty się bardzo mocno osłabią, no i właśnie na to w tej partii liczyłem. Wykonałem go z C8, poszło wieszabie bije C8, no i hetman na B3 z prostym, fajnym ustabilizowaniem gry. E, nastąpiło koń B8, no sami widzicie jak ta pozycja jest ciężka i przeciwnik został z tym samiutkim gońcem na polu E7, który odbija się od tych wszystkich pionków, a ja mam absolutnie wszędzie piękne punkty wejścia do pozycji. E, nastąpiło posunięcie koń na B5, e, po czym, no ja stwierdziłem, nie pójdzie dama D7, no bo będzie posunięcie koń A7, koń na C6 potencjalnie. E, nie będzie ruchu też koń, koń z B na D7, bo będzie znowu Samo konia 7, koń na C6. No i przeciwnik stwierdził, dobra, stoję fatalnie. No to chociaż spróbuję dojść do posunięcia F5. No ale to było niestety za mało. Ja tutaj wszystko fajnie wyliczyłem. Zagrałem posunięcie wieża A8. Zauważcie, że staram się, aby wszystkie moje figury weszły do gry i wbiły się do obozu przeciwnika. To jest bardzo fajne, nie? I tutaj przeciwnik przez to nie jest w stanie wygenerować żadnej w ogóle kontry. Tak, te skoczki, ta, ta wieża stoją fatalnie. No i ja po prostu wjeżdżam jak do siebie. Nastąpiło F5. Nastąpiło konia 7 oczywiście z ideą konia c6. Wieża nie ma gdzie się w ogóle ruszyć oprócz pola c7. Nastąpiło konia 6. Nie można znowu wybić, no bo jest bicie na d8, jest związanie. No i poszło damy e8. Teraz możecie sobie zapozować filmik, ponieważ tu jest jedno bardzo fajne uderzenie taktyczne, które wykonałem. Także możecie się zastanowić. a jeżeli już odpauzowaliście, no to już wam pokazuję dokładnie co się tutaj wydarzyło. W partii zagrałem genialne posunięcie skoczek z d na E5, o co chodzi, drodzy widzowie? A przede wszystkim e, wykonałem to posunięcie po to, aby odblokować tą przekątną, i teraz przeciwnik, gdyby zagrał tak, ja po prostu pcham D6. Atakuje to, atakuje to. E, prawdopodobnie wygrywam wieżyczkę i kończę partię, Także bardzo ładne uderzenie taktyczne. E, ale przeciwnik to wszystko policzył, no i wykonał posunięcie. Skoczek bije E5. Ja oczywiście zbijem na B8. Póki skoczek nie broni tutaj, oczywiście, e, pola B8, to mogę z tego skorzystać. Poszło Hetman F7. No i teraz zauważcie. Mam piona więcej. Za chwilę zgarniam drugiego pionka w tej pozycji. Także to, co nam zawsze mówię, jak macie przewagę materialną i naprawdę nie musicie się o nic martwić, to warto kilka figur wymienić, a w szczególności najbardziej aktywnych przeciwnika po to, aby właśnie nie dopuścić do niepotrzebnej kontry. No i nastąpiło wieża bf8, gońce f8, koń na e5, d na e5, no i przyjąłem sobie piąka na f5. Przeciwnik nie może przyjąć na f5, a on dlatego, że w tej pozycji następuje d6, no i pion zaczyna uciekać. Niestety w tej sytuacji po prostu partię wygrywa. Także tutaj znowu to wszystko działało w tym kierunku nastąpiło król na, król na H8, żeby zejść z tych właśnie motywów, na co ja odpowiedziałem oczywiście wieża D, czyli wrzucam kolejną figurę do gry. No i tutaj liczyłem właśnie na dama F5, że pójdzie. E, niby komputer mówi, że goniec jest dokładniejsze, no ale tak naprawdę w tej pozycji drodzy widzowie, po prostu poszedłem posunięciem gojęc B na B6 z bardzo fajną grą, albo nawet dama na D3, żeby tutaj ustabilizować sytuację i mieć dosyć wygodną pozycję. Dwa piony więcej na czysto są po prostu już z darmo. E, dama na F5, gojęc na B6, poszła wieża B7 i tu znowu możecie sobie zapozować, bo następuje genialny ruch. Wykonałem genialne posunięcie D6. No i tutaj o co chodzi? Przeciwnik nie może zbytnio pokusić się o wzięcie mojego gońca, a to dlatego, że pion na D7 ucieka. I właśnie w taki sposób tu partię wygrałem. No i w tej sytuacji przeciwnik jeszcze kontynuował kilka posunięć, no ale zauważcie jak to już szybko poszło. Poszło D7, nie może tutaj później gońc E7, bo jest oczywiście doróbka. Goniec D8, wieża D8, dama F8, wieża F8, mat. Dlatego to odpada. Jeżeli przeciwnik by nie wybił, powiedzmy, mojego gońca, tylko poszedł wieża D7, no po prostu ja mogę pójść wieżą C7. I zauważcie, że to stoi bez, bez sensu, a ja za chwilę pcham piąka po prostu do przodu bez żadnego ryzyka w tej pozycji. Także nastąpiło wieża na B6D7, wieża bije B4. No i tutaj już wymuszone oczywiście posunięcie dama na. Dama na B4, Gojc B4 dorobiłem sobie hetmana, no i finalnie na tej operacji zyskałem całą okrągłą jakość. No i to już tylko kwestia właśnie techniki, także chwilę sobie pokombinowałem, proponowałem tę wymianę oczywiście hetmanów, no bo końcówka jest dla mnie zawsze wygrana, może wam pokażę w jaki sposób, po prostu po wymianie powiedzmy po czymś takim, król G2 i gojąc D4, żeby zablokować, ja mam zawsze motywy typu podejście króla w pozycji, na przykład na D5, no powiedzmy, że pójdziemy sobie w tym kierunku. nie, ja Pójdę tak, on pójdzie tak, ja pójdę, ja pójdę powiedzmy wie, F1, żeby tu grozić. Przeciw nikt, powiedzmy, będzie stał w miejscu cały czas, ja mogę sobie upuść królem w taki sposób, no i patrzcie, w odpowiednim momencie wykonam ruch wieża na f5 i oddam wieżyczkę na punkcie, i oddam wieżyczkę na punkcie e5, Nie? I to będzie właśnie moja wygrana bardzo ładnie końcóweczka, także też taki typowy mechanizm właśnie wygrywania tego typu pozycji. E, no dobra, e, ale poszło na, na, c5, król na g2, no i teraz w tej sytuacji poszło posunięcie dama na f6, ja wykonałem dama a8, wjechałem wieżyczką, wymusiłem g6, no i tu trochę strzelowałem, bo Zobaczyłem posunięcie dama g8, myślałem, że jest koniec partii po wieża h7, król, H, król na g5, h4, król f5, wieża f7, a się okazało, że jest jeszcze koniec e7, także sobie przedłużyłem trochę grę. Jakbym poszedł na b7, mimo dokładnie to samo, tylko bez niepotrzebnego właśnie bawienia się w tej pozycji. Nastąpiło dama na g8, koniec na e8, no i tu poszedłem dama na c4, żeby no, na wszelki upadek nie było żadnych wiecznych szachów w tej pozycji. Poszło g5, wieża c7, z ideą wieża na c6, no, i teraz drodzy widzowie, kwestia tylko dociśnięcia kilku dokładnych posunięć. Znowu widzicie, znowu szantażuję swojego przeciwnika wymianą Hetmanów, także tutaj wszystko dla mnie świetnie działa. Wykonałem dama na E5, tutaj oczywiście królew 7. Bronię dwójeczki, żeby nie było ewentualnie żadnych szachów. Dama D3 znowu proponuje wymianę. Trochę taki ze mnie terrorysta bym powiedział, jeżeli chodzi o te wymianę Hetmanów. No, i nastąpiło go więc na 6 Ja, oczywiście, dama C2, żeby znowu zaproponować wymianę przeciwnik, musiał odejść. No, i teraz już zgarnąłem pionka oczywiście na H5, no i partię elegancko wygrają w ciągu tam następnych trzech czterech posunięć, właśnie po ruchu g4, wieża d7 i król na h3 z ideą Dama H5 z matem. Także drodzy widzowie. Skończyłem turniej zwycięstwem, także fajnie. Skończyłem na 6,5 punktach z 9 partii, właśnie teraz gdzieś tam obok powinniście widzieć wyniki, także będziecie mieli właśnie jeszcze pogląd, jak to wszystko wyglądało. Rankingowo na zero, także trzeba będzie dalej walczyć. Co ciekawe, za top 3 w turnieju dostawało się norm, tytuł, tytuł IEMA, albo właśnie Normę na Iema, także no, to by się równało dla mnie właśnie tytułem IEMA ale niestety porażka w ósmej partii przekreśliła moje szanse na zwycięstwo, ale nie próżnuję bo już za 4 dni będę, będę grał w turnieju we Włoszech, w Trijeście, w bardzo silnym Openie od 1900 elo. Widziałem, że jest kilku zawodników, prawie 2600, także będzie z kim popykać. No i mam nadzieję, że tam będzie lepiej i będę w stanie się jakoś odbić z tą kolejną normą. Także tuż widzowie, że wam się podobało, zachęcam do zostawienia oczywiście subika. No i widzimy się na następnych nagraniach, także trzymajcie się gorąco, cześć!